niektórzy politycy europejscy zostali prezydentami, a przedtem byli ministrami rolnictwa przecież. Minister rolnictwa to jest bardzo ważna funkcja. Tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Zapewniają bezpieczeństwo niewielkie różne Kauflandy, Biedronki czy tam jakieś Lidle, tylko ciężko pracujący rolnicy. Tak. A jaka jest perspektywa rolnictwa? Ale niech pan, zerowa. Niech pan zobaczy, rolnicy w Holandii, mając silny związek, tak jak ja powiedziałem, to jest taka kuźnia kadr, kuźnia swoich ludzi, potrafili też zorganizować siebie w partię polityczną i my dzisiaj mamy zaproszenie do Holandii od holenderskich rolników, którzy też wybrali swoich przedstawicieli do parlamentu. Oni zauważyli też, że duże przełożenie jest w różnych miejscach. My bardzo tutaj w kraju jesteśmy dyskryminowani przez partie, przez inne organizacje, przez związki, a te silne międzynarodowe grupy rolników widzą, kto jest rzeczywistym i realnym przedstawicielem rolników w Polsce i wskazują jasno, że to jest Agrounia. Panie Michale, kontra. Co pan, że Agrounia zdobędzie 5-6% głosów i będzie musiała w koalicję wejść, żeby jakiś swój punkt z programu? Może skończyć jak Kukiz 15 czy inny. Ja jestem przeciwny. A z silnym związkiem zawodowym, liczącym 100 tysięcy rolników, każdy premier, niezależnie od opcji, będzie się ubiegał u pana o audiencję i to pan będzie wyznaczał czas i miejsce spotkania. Panie redaktorze, to ja krótko i na temat odpowiem. Nie wyobrażam sobie tego, żeby Agrounia nie miała delegowanych w niedalekim czasie posłów. I to jest dla mnie warunek też tego, żeby skutecznie działać. Uważam, że to jest normalne. Żyjemy w świecie, tak jak pan powiedział, demokracji, gdzie parlament podejmuje decyzje, ale ci posłowie bez zaplecza mocnego, silnego związku nie będą znaczyli wiele, bo jaki był problem największy tych partii, które sobie nie poradziły, czy tych posłów, które byli? Nie mieli zorganizowanego zaplecza. I to jest problem. Dzisiaj ja wiem, że gdybyśmy mieli nawet 5 albo 10 posłów z naszego ramienia, udałoby się zrobić dużo więcej. Jest to dostęp nie tylko do parlamentu, nie tylko do tych ludzi, którzy tam pracują i legislatorów, czy dostęp do tej wiedzy pierwszej. To są także dobrze zorganizowane biura poselskie, które ja chciałbym pokazać, jak mogą pracować. Ja 10 lat temu, i tylko panie redaktorze, ja powiem, dlaczego dla mnie to jest takie istotne. Bo niektórzy mówili też, po co wam związek, jest tyle i one sobie nie radzą, zrobicie kolejny taki sam. A ja bym chciał pokazać, jak może działać poseł, który ma na przykład na terenie 5 asystentów i ma kontakt z terenem. Mnie brakuje tego, że poseł z mojego terenu, którego wymienię z nazwiska, Piotr Polak, jest antydemokratycznym przykładem, jaki nie powinien być poseł, bo to jest człowiek, który rzekomo uważa się za przedstawiciela rolników. Ja spotkałem się z nim około 10 lat temu i zadałem mu pytanie, ilu pan ma asystentów? Mam jedną panią Dorotkę. Pani Dorotka nie ogarniała wszystkich spraw, które dzieją się w terenie, to znaczy powinna mieć tych asystentów, on powinien mieć 5, żeby wiedzieli, co się dzieje. I ja mówię mu, to pan przecież nie wie, co się u nas dzieje, bo jest to, to, to i to. I pani Dorotka o tym panu nie informuje. Pani Dorotka po kilku latach bycia asystentem stała się radną wojewódzką. I to pokazuje chorą ścieżkę polityczną wielu ludzi, które ja chciałbym dać kres i chciałbym pokazać, jak ludzie, którzy będą w parlamencie, mogą normalnie pracować, bo jest to też istotne. Musimy mieć wpływ. Spotkałem się z takim zarzutem od Ardanowskiego, że wy macie robić związek, a on jest politykiem. On jest politykiem i on jest ważny, a my to jesteśmy związek, mamy na ulicę biegać. Panie Michale, im będziecie silniejszym związkiem, tym bezpieczeństwo żywnościowe Polski będzie bardziej realne. Bo jak nie, to będziemy z Białorusi i z Rosji kupować i z Urugwaju i z różnych Argentyn i po prostu padniemy. I wtedy jak ceny żywności będą wysokie, to i tak wielkie sieci zarobią na tym, a polskie rolnictwo pójdzie tak, z torbami. Panie redaktorze, ale trzeba wejść po prostu w pewien moment na wyższy etap. I ja tylko powiem, bo widzimy też partie polityczne, ja widzę. Widzę na przykład PSL, który ma subwencji kilka milionów. Ale wie pan, w PSL-u praktycznie frakcja rolnicza jest bardzo słaba. Poseł Stefan Krajewski, Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski, kto jeszcze? Tak, ale jest 3, z którymi trzeba też rozmawiać, kontaktować się i być w kontakcie, pracować. Ale co ja mówię, gdyby dzisiaj Agrounia miała tylu posłów co PSL, gdyby dzisiaj Agrounia miała taką subwencję, jaką mają partie polityczne, to proszę uwierzyć, zrobilibyśmy cuda.